Radio Wnet, www.wnet.fm. Gościem Poranka Wnet jest pan Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw luki podatkowej w VAT i akcyzie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj długie wystąpienie ministra Rostowskiego. Ślad pozostał po tym wystąpieniu w wielu gazetach. Gazeta Polska codziennie. Buta i chamstwo byłego ministra finansów. Taki jest tytuł i zdjęcie pana ministra. Z kolei w Rzeczpospolitej Rostowski. Luka w VAT to szacunki. To jak to jest z tym VAT-em i z tą luką w systemie VAT-owskim? No, rzeczywiście luka w VAT to szacunki, ponieważ no, nie jest to coś takiego, co możemy dokładnie zmierzyć, ale jednak cała Europa tą lukę mierzy, tak? I u nas w Polsce też ona została zmierzona, niezależnie od tego, jakie byśmy przyjęli metodę szacunku, czyli luka to jest pewien przedział między tymi dochodami, które uzyskujemy z podatku VAT, a tymi, które powinniśmy uzyskać, gdyby wszyscy, którzy prawidłowo działają na rynku, zapłacili ten podatek. I w Polsce nie tylko rząd, ale Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, firma PricewaterhouseCoopers, PwC, taką lukę od wielu lat mierzą i ona jest jednoznacznie podana. Czy ona będzie w procentach tej luki? W Polsce w 2007 roku mieliśmy kilkuprocentową, niecałe 9%. Jak myśmy oddawali władzę w 2007 roku, to było niecałe 9% spodziewanych dochodów. Natomiast mieliśmy drugie miejsce w Europie. To było tam 8 z haczykiem, jak to się mówi. Natomiast w 2014 roku, jak ostatni, na najwyższy poziom, 15 można powiedzieć, to było już prawie 27%. Mieliśmy wtedy drugie miejsce w Europie od końca, tak? No, tu mieliśmy drugie, byliśmy z przodu, a potem wylądowaliśmy na szarym końcu, tak? A jeżeli chodzi o procent od... z kolei od do budżetu, tak? No to było tam od 0,5% 2007 do 2,9% 2014 rok. I teraz rozumiem, zadaniem Komisji VAT-owskiej jest pokazanie, jakie decyzje albo jakie zaniechania przyczyniły się do tego, że ten procent wzrósł z 9 do 27. To jest pierwsze zadanie. A drugie zadanie, czy była intencja w tych decyzjach albo w tych zaniechaniach? Dokładnie. Zadaniem komisji jest znalezienie, że tak powiem, no, osób odpowiedzialnych, ale czy to będzie odpowiedzialność polityczna, czy to będzie odpowiedzialność karna, no to oczywiście na dzisiaj tego nie wiemy. Pierwsze zawiadomienie do prokuratury złożyliśmy jako komisja, bo niewątpliwie po zeznaniach pani minister Chojny-Duch takie zawiadomienie należało złożyć. Natomiast jesteśmy na początku drogi ustalenia właśnie, jakie były przyczyny tak znacznego wzrostu luki w podatku VAT i akcyzie. Głównie jednak chodzi o podatek VAT, bo może na temat akcyzy to kilka zdań osobno. W sytuacji, w której w Europie większość krajów, naszych nawet sąsiednich, ograniczały tą lukę po kilku latach. Ona rzeczywiście wzrosła. Jak był kryzys po upadku banku Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych, no u nas rzeczywiście 2008-2009 rok to najbardziej, tak? Ale później już byliśmy przecież zieloną wyspą i powinna się to wszystko poprawiać, a tu ciągle jeszcze 10, 11, 12, 13, ciągle ta luka szła w górę, tak? Mimo, że w 2011 roku podwyższono podatek VAT i to podwyższono 1,23, czyli o 1,22, tak? No bo było 22 na 23, więc o kilka procent podwyższono podatek VAT, a wcale to nie spowodowało, że nastąpił spadek tej luki, tak? No to są, przecież to były miliardy złotych, tak? I to rzeczywiście Rostowski, Jan Wincent Rostowski, bo tak właściwie się powinno mówić, bo ma podwójne nazwisko, Wincent Rostowski. W ogóle tego, przede wszystkim to zbagatelizował w ogóle sam fakt, że jakaś luka istnieje, tak? A jak brzmi to zawiadomienie, które z komisji poszło do prokuratury po zeznaniach pani Chojny-Duch? Tam jest kilka zarzutów, tak zwane zarzuty urzędnicze, czy niedopełnienie obowiązków albo przekroczenie, czy też nie zabezpieczenie w sposób właściwy procesu legislacyjnego, bo
z jednej strony dopuszczono do procesu legislacyjnego osobę, która jest zatrudniona w jednej ze znanych firm, tutaj możemy używać nazwy, ponieważ ona sama używała tej nazwy w korespondencji z ministerstwem, to jest firma Ernst & Young, i ona korzystała z maila tej firmy, który jest zawieszony na jakimś zagranicznym serwerze, gdzie omawiała z urzędnikami podwładnymi pani minister Chojny-Duch, o czym ona nie wiedziała, omawiała szczegółowo rozwiązania, które mają być wprowadzone do podatku VAT. Zarzuty, że my korzystamy na przykład z pana profesora Modzelewskiego i on nam pisze jakieś przepisy, to jest kompletne niezrozumienie sytuacji, jaka była w tej sytuacji. Profesor Modzelewski dostaje zlecenie na przykład na opracowanie jakiejś koncepcji, gdzie jest umowa, gdzie się określa warunki, gdzie się określa zasady tajemnicy. Natomiast tutaj była osoba, która, jak stwierdził Wincent Rostowski, miała być wiceministrem, odmówiła mu. No i została społecznym doradcą. Społeczny doradca bez żadnej umowy, bez niczego. No, to jest tajemnica skarbowa, jest tajemnica służbowa. To wszystko zostało złamane. Więc dlatego zostało zawiadomienie do prokuratury złożone. To w przypadku byłego ministra finansów. Natomiast oprócz tego to było jeszcze złamanie ustawy o działach administracji państwowej, ponieważ minister Nowak, sekretarz stanu w kancelarii premiera, tak, według pani minister Chojny-Duch, wywierał naciski i decydował o tym, jakie będą rozwiązania prawne w Ministerstwie Finansów, mimo że takich uprawnień nie ma. On był szefem gabinetu politycznego premiera i nie miał żadnych uprawnień, żeby wpływać na proces legislacyjny. Bardzo, to pani minister potwierdziła, bardzo bliska była jego współpraca z Komisją Palikota, szczególnie właśnie z przewodniczącym tej komisji, ówczesnym posłem Palikotem. No, to nie jest przedmiotem pracy naszej komisji, więc tego wątku nie badamy, ale działania związane z ministrem Nowakiem, który wymuszał na Ministerstwie Finansów, czy na pani minister Chojny-Duch, rozwiązania prawne, z którymi się ministerstwo nie zgadzało i nawet przyznał to Wincent Rostowski, że w niektórych sytuacjach on nawet nie był, że tak powiem, skłonny przyjmować tych przepisów, ale jednak wszystkie te rzeczy, które chciał Nowak i chciał Palikot, były wprowadzane, tak? I to było przede wszystkim... Przepisy przyczyniły się do zwiększenia tej dziury VAT-owskiej? Tak, między innymi słynna sankcja, 30% sankcja, tak, była, jeżeli ktoś pomylił się, no tu bardziej chodziło o tych, którzy zawyżali podatek, który mieli zapłacić, albo zaniżali ten podatek, to oni płacili dodatkowo 30% kary za to, że taką rzecz zrobili. Czyli musieli zapłacić podatek i 30% kary. Myśmy w 2007 roku, kiedy mieliśmy najlepszą sytuację w Europie, chcieliśmy tą sankcję znieść, ponieważ nie było problemów z wyłudzeniami podatku VAT. A Platforma potem, po roku czasu, wprowadziła ten przepis i powołuje się, że tak, myśmy zrobili to, co PiS chciał i PiS głosował za. Tylko, że musimy pamiętać o jednej rzeczy. Myśmy w 2007 roku mieli tą wiedzę jako rząd, że nie mamy żadnych problemów z podatkiem VAT, natomiast w 2008 roku myśmy dalej mogli żyć jako posłowie z przeświadczeniem, że jest dobrze, natomiast rząd już wiedział i minister Rostowski wiedział, że są problemy z podatkiem VAT, że powstaje luka. W kwietniu 2008 roku był już raport Centralnego Biura Śledczego, który pokazywało wiele rozwiązań prawnych, które trzeba prowadzić, ponieważ zaczyna się problem. I ten raport trafił na biurko ministra i trafił na biurko ministra Rapackiego. Tak, wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie wiemy jeszcze, co się z nim stało. Ale wiem, znalazłem ten raport, że trafił do ministra Rapackiego. No niewątpliwie on powinien się znaleźć na biurku ministra finansów, tak? Bo on przede wszystkim dotyczył spraw finansów. Minister Rostowski powiedział, że nic nie słyszał o takim raporcie. Ten system, bo też komisja VAT-owska śledcza musi udowodnić, że też istniał jakiś parasol ochronny, czyli istniała wiedza w Ministerstwie Finansów, że coś złego dzieje się z VAT-em, że czy paliwo, czy karuzele VAT-owskie są w Polsce, a jednocześnie urzędnik mówił, nic z tym nie zrobię, w porozumieniu z kimś, kto zarabiał na tym pieniądze. No, mamy obowiązek wyjaśnić ten proces, tak? Ale na razie jesteśmy na początku tej drogi, tak? Dopiero kiedy działamy tak naprawdę, no to drugi miesiąc już tak z pełnym jakimś tam oprzyrządowaniem, tak? Bo mimo, że byliśmy w sierpniu powołani, to
Te działania troszeczkę później się rozpoczęły. Jesteśmy na początku tej drogi. No na razie ministrowie, którzy byli przesłuchiwani, to poza panią minister Chojną-Duch, no nikt nie potwierdza, każdy mówi, że wszystko było dobrze, tak? Nic nie mógł zrobić, każdy ma swoje kompetencje i żaden z wiceministrów nie był w stanie niczego zrobić. No i przychodzi jeszcze szef, czyli minister Wincent Rostowski i mówi, że on uważa, że luki VAT-owskiej w ogóle nie było, że jakiś jest, teraz wymyślili tak zwaną procykliczność. Nagle Instytut Obywatelski, którego prezesem jest Jarosław Wałęsa, raporty piszą, byli podwładni, między innymi minister Kotecki, tak, jeden tam, jeszcze jakiś inny profesor, piszą raport, że nagle jest jakaś procykliczność, czyli ona jest nieuwzględniana przez nikogo. Nikt jej nie uwzględnia, ani Komisja Europejska tutaj nie ma racji, ani firma PricewaterhouseCoopers, ani Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie mają racji, nie uwzględnia się tej procykliczności, a ona powinna być uwzględniana, więc ta luka powinna w ogóle inaczej się rozkłada, ona jest wcale nie taka duża, myśmy nie przekraczali progów europejskich. No to są brednie, tak? No teraz na użytek Komisji VAT-owskiej został wymyślony taki system jakiejś procykliczności. Kiedyś dowiedzieliśmy się, że jest coś takiego jak pomroczność jasna. No więc teraz jest procykliczność, tak? No. Co pan zapisał w swoim notesie po wczorajszym przesłuchaniu ministra Rostowskiego? Co podkreślił pan i co ważnego w tych zeznaniach wczorajszych było? No jedna rzecz, że wszystko wskazuje na to, że będziemy chcieli jeszcze raz przesłuchać panią minister Chojną-Duch. Być może, że dojdzie nawet do konfrontacji z panem ministrem, byłym ministrem Rostowskim, Janem Wincentem Rostowskim, ponieważ no, ona zeznawała pod przysięgą, że działania były, że ona była przeciwna. To, że podpisała jakiś dokument, tak? Ja to rozumiem, bo no, szef każe takie rozwiązanie przyjąć, no to ona jako podwładny urzędnik je wykonuje. No mogła, można powiedzieć, mogła złożyć dymisję, tak, jeżeli się z tym nie zgadzała. No nie złożyła dymisji, podpisywała te dokumenty, została po kilku miesiącach odsunięta od spraw podatku VAT. Jak tylko ten projekt został wypuszczony, że tak powiem, z rządu, to ona została odsunięta od spraw nadzoru nad podatkami, potem zajmowała się już innymi sprawami, a po kilku latach w ogóle została zwolniona. I tutaj na pewno, z tego co widzimy, to był jakiś tam konflikt między panią minister Chojną-Duch a szefem jej, Janem Wincentem Rostowskim. Niewątpliwie z kilka osób kluczowych, które będziemy musieli przesłuchać i to z tego jednoznacznie wynikało. To na pewno minister Parafianowicz, minister Grabowski, którzy, no, minister Kapica, no to są ci, którzy odpowiadali za podatki. Oni, myślę, nie są w stanie powiedzieć, że czegoś nie wiedzieli, tak, bo były minister Jan Wincent Rostowski, no tak z dosyć rozbrajającą szczerością, dla mnie to niedopuszczalne, tak, mówi, że o wielu rzeczy, które trafiają na jego biurko, on nie czyta, on tylko dekretował na swoich podwładnych, tak. No jeżeli trafiają jakieś raporty, on ich nie czyta i dekretuje na podwładnych, no przyjmuje odpowiedzialność, bo żaden z wiceministrów nie ponosi odpowiedzialności za działania resortu, tylko tę odpowiedzialność ponosi szef, minister konstytucyjny. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Tutaj nawet, no, zobaczymy, na ile to się uda potwierdzić, tak, zeznaniami i dokumentami, bo mamy tych dokumentów, że tak powiem, no, dziesiątki tysięcy stron. Jesteśmy w trakcie ich analizy. Na ile się uda potwierdzić, że to były działania celowe, czy też tylko zaniechania, tak, czy zaniedbania urzędnicze. To mówię, to jesteśmy dopiero na początku drogi. Czy tutaj nie ma też deliktu konstytucyjnego? No minister finansów jest zobowiązany dbać o przychody Skarbu Państwa. Przychody to w połowie to jest podatek VAT, a minister, że tak powiem, też z rozbrajającą szczerością mówi, no ja się nie znam na podatkach, bo podatek VAT to tylko połowa dochodów budżetu państwa. Jest jeszcze druga połowa, są wydatki, więc on się zajmował czym innym. No to rzeczy niedopuszczalne, tak? No. Patrzę, co dzieje się, bo powiedział pan, że przesłuchany musi być pan minister Jacek Kapica. Patrzę, bo minister Jacek Kapica był taki moment, kiedy był zatrzymany w związku ze sprawą z 2009 roku. Afera z jednorękimi bandytami przyczyniła się do tego, że Skarb Państwa stracił aż 21 miliardów złotych. Co się dzieje z panem ministrem? Czy może przez przypadek pan przewodniczący obserwował jego losy?
Nie miałem w tej chwili czasu, że tak powiem, zajęciem się. Mamy tyle pracy związanej z komisją, że jeszcze, że tak powiem, losami pana ministra Kapicy się nie zajmowałem. Będzie przesłuchany przez komisję, no to niewątpliwie wcześniej będę musiał dokładnie prześledzić to, co on robił w międzyczasie, że tak, jakby to powiedzieć. Komisja VAT-owska kiedy będzie miała następne posiedzenie? Następne posiedzenie mamy jutro. Pani wiceminister Zajler-Kurowska. No, nam się specjalnie spodziewam jakiejś rewelacji. Pewnie jak zwykle będzie mówiła, że ona za to nie odpowiada, zajmowała się czym innym. Tak na razie ci wiceministrowie wszyscy widzę, że odpowiadają. No, będą tacy, którzy nie będą mogli powiedzieć, że się tym nie zajmowali, ponieważ mieli wprost ten zakres obowiązków. Natomiast rzeczywiście jest dziwne, że no są jakieś, mówił o tym minister, były minister Jan Wincent-Rostowski, że nawet raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu odbywały się tak zwane kierownictwo i żaden z tych dotychczasowych wiceministrów mówił, że na tych kierownictwach się w ogóle, o żadnych problemach z luką VAT-owską, żadnych problemach ze ściągalnością podatku VAT, z wyłudzaniami w ogóle się nie rozmawiało. No to jest kuriozalne. Brałem udział w posiedzeniach kierownictwa przez ponad dwa lata w ministerstwie. No i zawsze słyszymy, o czym minister rozmawia z innymi wiceministrami, tak? No ja rozumiem, że to nie jest moja działka, mówiąc tak potocznie, ale minister musi uzyskać od wszystkich wiceministrów informacje na tym kierownictwie. Jak były tak częste, no to tym bardziej musiało pewne rzeczy utkwić w pamięci. Albo rzeczywiście wtedy uznawano, że tego problemu nie ma. No to jest niedopuszczalne, bo już przecież wiadomo było, że on jest. Patrzę na pierwszą stronę dziennika Gazetę Prawną. W latach 2010-2016 w Polsce brakowało od 18 do 27% potencjalnych wpływów z VAT. I to są wyliczenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wczoraj te wyliczenia też były cytowane podczas posiedzenia komisji? To znaczy, pan minister, czy ówczesny minister Wincent Rostowski w ogóle nie przyjmuje jakichkolwiek kwot, że tak powiem, do wiadomości. On wszystko kwestionuje, więc trudno w takiej sytuacji rozmawiać. Tak, rzucił kwotę 300 miliardów firma PwC, no, jeden z tak zwanej wielkiej czwórki audytorów światowych firm konsultingowych, wyliczyła to na około 250-252 miliardy. Oczywiście to jest, mówię, to jest szacunek, tak, ale nawet jeżeli by to było o połowę mniej, tak, to co, to już jak będzie 120, to już jest dobrze? No każda kwota jest dramatyczna po prostu, tak? Jedno jest, znaczy tutaj może pewnego wyjaśnienia wymaga, niecała luka jest efektem przestępstw, tak? No bo są rzeczy, które wynikają na przykład z upadłości, z jakiejś optymalizacji, które są na granicy prawa, tak? Trzeba je eliminować. Ale niezależnie od tego, to są ogromne pieniądze, tak? To po prostu niewyobrażalne pieniądze, jakbyśmy wyliczyli, to można by było autostradę dookoła Polski jeszcze w poprzek zrobić, wybudować, czy tam tysiące szkół, czy przedszkoli i tak dalej, no to niewyobrażalne pieniądze, a potem politycy Platformy mówią, że my ich nie przyjmujemy, ich poprawek do budżetu, składają tam jakieś wielkie poprawki teraz, tak, no mogli robić jak rządzili wtedy. Bo ta debata budżetowa trwa w Sejmie, budżet jest, ten na przyszły rok, jakie przewiduje wydatki, jakie przewiduje dochody? Nie, no budżet jest w tej chwili jeszcze przed głosowaniem, tak? Będziemy budżet głosowali. W tej chwili tak z pamięci nie chcę strzelać, jeżeli chodzi o kwoty, natomiast no, po raz kolejny zmniejszamy zadłużenie, tak? Zmniejszamy deficyt finansów publicznych i deficyt sektora samego Skarbu Państwa, tak? Przecież jeszcze na ten rok zakładaliśmy prawie 50 miliardów, to będzie o połowę mniej. To będzie o połowę mniej. Na przyszły rok znowu zakładamy, to jest poniżej 25 miliardów. Także mamy ogromne oszczędności, tak? No, są pieniądze. Wbrew temu, co powiedział Rostowski, że pieniędzy nie ma i nie będzie do końca kadencji, to pamiętamy te jego słowa z wieczoru wyborczego, no to my udowadniamy, że pieniądze są i będą, tak? I jeżeli będziemy rządzili, to te pieniądze będą. Jesteśmy, że tak powiem, rządem,
który chce, żeby Polacy się bogacili. Ci Polacy się bogacą, chcemy dojść do średniej europejskiej i mamy szansę to zrobić, ale musimy rozwijać majątek narodowy. Nie wyprzedaliśmy przez 3 lata żadnej firmy. Poprzedni rząd co roku nieraz po kilkadziesiąt miliardów miał dochodów ze sprzedaży majątku. A myśmy nie sprzedali nic. Ale jednak... Jeszcze odkupujemy. Powinniśmy, może kiedyś dożyjemy czasów, kiedy będziemy zmniejszać zadłużenie, które ma polskie państwo, bo jednak przekroczyło już dawno, już nie wiem, 3 biliony złotych. No, to jest zadłużenie, czy ileż tych bilionów tak, tam jest? Panie redaktorze, no musimy pamiętać, że to zadłużenie powstawało kilkadziesiąt lat, tak? No my dopiero mamy 3 lata. Od 89 roku. 9 roku, no właśnie, no to już mamy prawie 30 lat, dlatego, no, a my dopiero 1/10, 3 lata z tego rządzimy, tak? I już ograniczamy przynajmniej deficyt. Myślę, że w następnej kadencji już będziemy na plusie. Kto wie, czy na koniec przyszłego roku nie mamy szans wyjść na plus, czyli już nie mieć tego deficytu budżetowego corocznego. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw luki podatkowej w VAT i o akcyzie, żeśmy nie porozmawiali. Nie zdążyli porozmawiać. Tak, bo akcyza jest dużo mniejszym problemem, ponieważ ci złodzieje płacili często akcyzę po to, żeby się uwiarygodnić, a nie płacili podatku VAT. Także takie jeszcze kuriozum było. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest godzina 8:34. Radio Wnet, www.wnet.fm.